chodzi o kulturę. Zobaczymy, po ile są bilety wstępu. O, kolejka jest. A mówiła, że z buta będzie szybciej? Nie, ja nie idę na piechotę. Chodź, ale tylko trochę przejdzie. Nie, nie idę. Ja odszedłem dookoła Pałac Kultury. Tak? No. Ja nie idę na piechotę 30 pięter. Tylko 30 pięter. Nie, nie mam mowy. Mięczak. Nie, nie. Na Kubę dalej. Informacje zaraz zobaczymy, co tutaj jest. A Warszawa też jest piękna. Ja nie muszę wyjeżdżać za granicę, prawda? Nie, no oczywiście. Mam nawet Pałac Kultury. No właśnie. Po co do Moskwy lecieć? A tutaj bilet. Ile kosztują? 20 i 15 grupowy. Warszawski. Dziękuję. Pokaż, jak bilet wygląda. To? Tak. Tak wygląda bilet. A czemu? 20 zł. Proszę zdjąć plecak, dobrze? Tak jest. Dziękuję. Ale tam nie idziemy. O, witamy, witamy. Bienvenido. Pałac Kultury i Nauki. O, muzyka jest prywatna. A, ładnie, ładnie. Pałac Kultury i Nauki. El Palacio de la Cultura. Ale widoki, jak na wieży Eiffla. O, byłam ostatni raz 20 lat temu. O, wow. O, zimno, zimno. Oj, hace frio. A tu tiene la vista de Varsovia. Desde el Palacio de la Cultura. Z innej strony. Por otro lado. O, tam jest ten, lodowisko. Wiesz, tam byłem, nagrywałem. No. O, tam. Jak to wygląda, jak mrówki. Tak sobie pomyślałam, że właśnie tutaj jest to 14 metrów. Wysokość. I mi się tak wydawało, że na wieży jest tyle samo i 114 metrów właśnie drugie piętro, tam gdzie nagrywałam. Czyli jest ten sam widok. Wyczułam to. Wyczułam, słuchaj, tutaj, a ja mieszkam tam. Mieszkałam tam. Tam. Gdzie? No tam, prosto. Tam. A teraz mieszkam prawo. Gdzie? A teraz koło lotniska mojego ulubionego. Rzut beretem, co? No. Masz autobus, czy? Mam taksi. To Uber najszybszy jest, nie? Mam taksi na lotnisko, chyba że mnie ktoś chce podwieźć. To nie zawsze się ktoś znajdzie, nie? Tak? No nie, nie mogę jeszcze znaleźć. Muszę ogłosić informację. Poszukuję dojazdu, dziękuję. Ale ładnie, ładnie, ładnie. A, już wiem. Te tramwaje tam, nie? Nie, tramwaje są tam. To są tam, Świętokrzyska. Ja wiem, co ja, warszawianka jestem. No tak. Jestem warszawianka z krwi i kości, ale o to chodzi, że te tramwaje to wygląda jak tramwaje. Te budynki, o to. A, o to ci tak, chodzi. Bo to są tam, nawet się nazywają te knajpy, jakieś tramwaje warszawskie. Myślę, że to oczami wyobraźni, po prostu widzisz już to, co będzie za x lat. Nie, tramwaj. Ale się Warszawa pozmieniała, naprawdę. Tak, jak i my jesteśmy coraz młodsi, a Warszawa coraz starsza. Ale tak się pozmieniała, ja tutaj byłam 20 lat temu ostatnio. W tym budynku. Na górze tutaj. Tu na górze.
ja się boję wysokości, ale to jest tyle, co na wieży, no to ujdzie. Ale nie wiem, który widok jest ładniejszy. Na Tokio wieży, Tower ludzi w ogóle nie widać. Dobra, Tokio, też lecę do Tokio już. I w ogóle ich nie widać. Halo. A tam ile metrów? Tam jest 450 piętro, czyli ile? 10 razy wyżej? 10 razy wyżej, 10 razy tyle pięter w górę. To ja bym nie wyszła. Buta na pewno. Gdzie mam oglądać czegoś? Także miałam nagrywać po hiszpańsku i mnie tu zagadujesz. Proszę bardzo, nagrywaj po hiszpańsku. Hiszpański odcinek z Warszawy dla, no, ale to dla moich tam jest, Hiszpanów. Tam stadion narodowy, że jest. Moich widzów hiszpańskich. Tak. Tutaj, tak, takie jak, ale tutaj bieda jest, nie? Ubogo w tym Pradze. W Pradze jest dużo i a w Pradze, w Pradze to byłam, ale Praga, a na tym moście, tak? Te budki w Pradze. Nie przepadam za tamtą, za Pragą. Ale że kłódki, podobało to tak, mi się. No, a to są te kłódki takie, co to się to tam niby... To są bo to są stadomasochiści, oni, żeby pamiętali o tym, że tak, że ich tak? Łączy, tak, oczywiście. A, tam jest stadion, Estadio Nacional. Także... A tam Wisła nie ma. Wisła. Wyobrażam sobie skoczyć ze spadochronu. No bo nie. Nie. A jak jest... Wisła. Rio Wistula. Wistula. Także idziemy dalej. Jaki tu piękny widok. Nie no. To jest zachwycające w ogóle. Ale zimno. O, ja jestem w Rio. Trochę wieje. A widoki to cudowne, cudowne. A tutaj mieszka pan Robert Lewandowski tutaj, tutaj tak, naprzeciwko właśnie. Mam czerwony nos? Nie. A gdzie pracujemy? Gdzie pracujemy? W Warszawie. Oczywiście, Warszawie. Stolica Polski. W Warszawie. Właśnie widok jest prawie, że koło mojej pracy. Myślałem, że ten, co jest przed nami. Dworzec. No, to musimy iść na jakąś herbatkę, bo jest tak zimno, ja zmarzłam. Zaraz będę chora i mam czerwony nos. Dobrze jest. O, tu stanie jeszcze. O, magnesy. Warszawa. O, magnesy takie. Jakie ładne. Zachwycające to wszystko jest, naprawdę. A to magnesiki najładniejsze są. Zachwycające. Ale to jest plastikowe. Tęczowy Pałac Kultury. Myślałam, że to jest ten. Nie przywracaj tutaj. Pani tutaj układa. Tęczowy Pałac Kultury. A, taki dzwoneczek. I taki już. O, tutaj jest metalowe. O, to jest ładne. O, i Chopin oczywiście. Symbol.
O, takie kubeczki zawsze zbieram. Nie, z Warszawy jeszcze nie mam. O, patrz, jakie skarpetki. Nie no. Jestem zachwycona, jak wszędzie na świecie. Suwenirami. Naprawdę. Tutaj, zobacz. Syrenki z Warszawy. Piękne. Oj, syrena samochodowa. O, i taki kot. Kot z Warszawy. Magnes? No tutaj jeszcze są jakie ładne rzeczy. Ale to są ładne takie, mazowsze takie. O, tam jeszcze zobacz, tak? Kufel, o. No. A to ruch jeszcze mam. O. To jak w Gruzji. Tak, w Gruzji się pije. Czacze. Tak, a ja powinnam taki kubek sobie kupić, zobacz, taki, bo ja gram. Gra na pianinie i na fortepianie i ja powinna mieć taki kubek dostać w prezencie, co mi nikt nie chce kupić. No może nikt nie wie, że ty grałaś. No nie, nie przyznawałam się. No tak, w filmie jednym było, że grałaś. No nie przyznawałam się, to taka pasja ukryta. Winda, ascensor. Myślałam, że przed wejściem zdejmij buty. Załóż kasę. A, patrz, rzeczywiście. Mężczyźni i kobiety. A tu chodzi o toalety, skapowałaś. O, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Przesuwamy się. Posuwamy brzuchy, wciągamy brzuchy. Dziękuję. Zatkało mi się w uszach. Wychodzimy? Jak w samolocie, jak siedzę na początku. Na tym, na końcu. Jak ostatnie siedzenia w samolocie. Biorę to ostatni rząd. To zawsze ten. O, winda tak. Nie, gdzie kto? Chodź. Możemy jechać. Ale na jak pierwszy? To? 27? Nie, na pierwszy. Tak. To dzisiaj się sami obsługujemy, dobra. A naprawdę? Dobra, jest piątek, jedziemy 2 metry, przechodzimy z buta. Dobrze. Pokaż. Ty, on wyjdzie nas na górę, ale no, panie. No, ale na pierwsze chcieliśmy. Patrz, na które jedziemy w końcu? 25? Nie no, nie ma tutaj nikogo. Jestem na 25 piętrze. I jeździmy sobie tak po piętrach. To jest 2518 pokój. Wydział Nauk Medycznych, sekretariat. O, przez przypadek, tak. YouTuberzy mają wstęp tutaj, prywatną windę, proszę, jedziemy na 20, proszę, 7, nie ma wyżej. Piętro, 27. Proszę bardzo, tutaj na kawkę sobie. O, nie ma możliwości wejścia na taras widokowy. Nie ma przejścia. Nie ma przejścia. Teraz widokowy, proszę pytać na poziomie piętro 26. Ale po co tak? A tutaj. Nie ma gdzie wejścia. Chcemy skoczyć ze spadochronu. Szukamy piętra, z którego można to zrobić. Dobra, ja jadę sama. Jedziemy? Ja jadę sama. Boję, ja się boję windą jeździć. To jedziemy na dół. O, będzie widać piętra. Nagrywaj piętro jak jest. Ale szybko. Będzie widać, nie?
To nie to, co na wieży Eiffla. Tam to powolutku. Gdzie ręce trzęsą. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciśnienie było. Chyba w lewo. Tak. Wychodzimy. Także było fajnie. Najeździłam się w prywatną windą. Ale ponieważ wjechaliśmy windą, jeździliśmy sobie windami, tą i z powrotem prywatnymi, to jeszcze weszliśmy na piechotę. Tak jest, mamy dowód na to. No właśnie. Nogi. Ale nie na moim kanale. Niestety, na moim. Na Bastku. Wszystko czynne. Murgetta. Robię za posąg. Nie śmieję się, posągi się nie śmieją. Oto socjal realistyczny na figura znaleziona na terenie Pałacu Kultury w jednym z takich rzadko używanych miejsc przez turystów. Proszę bardzo, tak to oto wygląda. Nie no. Wchodzimy teraz wejściem, kiedy ja tutaj wchodziłam 20 lat temu i byłam tutaj, grałam w orkiestrze symfonicznej. Nie byliśmy w Pałacu Kultury. Dzień dobry. Imprezy. Kalendarz imprez. Także osoby są wtajemniczone i wiedzą. Pozdrawiam osoby, które wiedzą i były tutaj ze mną. Tutaj chodziłam, teatr i muzyka w tej sekcji. To, ojej, to by się zgadzało. Także wejść nie można tutaj, ale zamknięte jest. O, zamknięte, ale wiadomo, o co chodzi. Tu byliśmy, tu chodziliśmy. Właśnie. Jak tutaj jestem, tutaj wejście, tutaj wchodziłam. I tutaj pamiętam okno, to było to drugie okno. To drugie okno na drugim piętrze. Tam chodziłam na lekcjach, gdzie grałam w orkiestrze symfonicznej. Także to było dawno, dawno, dawno. Ale ćwiczę teraz, na, żeby zagrać na lotnisku. Tak, Elvisa Presleya. Piękna sala kongresowa. W tej sali kongresowej miałam wiele koncertów, także polecam. Rok budowy 1955, czyli ja jeszcze nie byłam w planach nawet. Urodziłam się, już nie będę mówić ile lat później, ale kilkadziesiąt.
Ja się urodziłam kilkadziesiąt lat później. Słuchaj, ja się kilkadziesiąt lat później urodziłam, a ty? Równe 20, rocznicę dzisiaj mam. 20? 20 na lat pewno później. Nie w 55. 20 lat później. Nie, ja się nie... Ale ja... Ileś 85 się nie urodziłam. 75. A ja się nie... A ja jestem młodsza, przepraszam. No to ty, to tak, to no, młodsza. Ja stary dziad jestem, że... No, ja jestem młodsza, ja w 98 się urodziłam, przepraszam bardzo. Boże, to oszczędzanie baterii się włącza. Także ja mam tyle lat, na ile wyglądam. A nie tam rocznik. Ja nie tam roczniki. Jak jeden dzień. Nie tam roczniki. Ja tam 55. Padła bateria i mieliśmy dokończyć temat, że pałac wybudowany w 1955. Tutaj dla zainteresowanych, ile lat ma pałac? Proszę, liczymy. Liczymy. No. No właśnie, 65 lat ma pałac, czyli jest o 30 lat starszy ode mnie. Emeryt już, emeryt, ale jak się dobrze trzyma. Tak, czyli japońska ja wycieczka. Tak, japońska. Ja nie jestem typem zwiedzacza pałaców. Pałaców, chodzenia. To jest rezydencja, jak każda inna. Ja mam inne zainteresowania. Ale przyrodnicze? Tak, na P. Głównie przyrodnicze? Okay. Podróże. Chociaż to tam jest tutaj. Ten pan mnie zmusza tutaj do chodzenia gdzieś tam po tych takich bokach gdzieś. O, muzeum, a to było. Taka przykra sytuacja, mój znak rozpoznawczy. Okulary uległy zniszczeniu. Ja nie lubię chodzić po muzeach. Po cmentarzach też nie? Też nie. Cmentarze, muzea. Tak, cmentarz, muzea. Co tam jeszcze? Parki. Parki odpadają. Lubię chodzić po sklepach. Nagrywać, bo tak to nie. Ceny w różnych miastach na świecie. W miastach. Co tam lubię? Po muzeach, nie? Wjeżdżać lubię na górę. Lubi komunikacja... Komunikacja miejska, tak, się kłania. Tylko nie mam okularów moich. Obsadzimy w drugą stronę. Gafa z Azul. Złamały mi się. Cynamon, nie żałowałam. Od serca. Ja lubię jeszcze więcej. No masz potrzeby to. Tak, cynamon to afrodyzjak. Kawa tutaj sobie z widokiem na... Nie wiem nawet jak ten budynek się nazywa. Rondo NZ. Ja lubię w tych takich filiżankach taką kawę. No ale tutaj ta duża to była tylko taka. Mm.